zabrakło chyba tych dwóch, trzech obron w takich decydujących momentach, żeby ten wynik dociągnąć. No mieliśmy taki moment w drugiej połowie, gdzie doszliśmy bodajże na jedną albo nawet na remis, doszliśmy. Prowadziliście nawet. Prowadziliśmy i wtedy trzeba to wykorzystać. Niestety no, przyznaję się do tego, że no, mój nietrafiony karny zapoczątkował później 2-3 błędy, no i stało się tak, że znowu nam odjechali na te 3-4. Próbowaliśmy szarpać, dogonić, ale nic z tego nie wyszło. No powiem tak, że dzisiejszy mecz chyba troszeczkę przegraliśmy też w głowach, bo bardzo chcieliśmy, powracamy do tej pierwszej ligi. Mamy młody skład, no nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale troszeczkę widać za nerwowo. Bardzo chcieliśmy, no z meczu na mecz będzie lepiej. Szkoda tych punktów, bo Lecz to na papierze bardzo mocne, ale myślę, że nie było widać tu takiej znaczącej różnicy, dlatego mogliśmy powalczyć i jest taki mały niedosyt, bo nawet, no, nawet jakby ten punkcik byłoby, wiadomo, fajnie na inaugurację, niestety jest przegrana, walczymy dalej, ale też chyba nie ma co się zamywać, bo to jest dopiero początek, tak, także myślę, czeka nas ciężka walka, ciężki sezon, sezon jest długi, kończy się dopiero pod koniec maja. Mamy szeroką kadrę, wszyscy myślę, że chłopaki są głodni gry, ci co dzisiaj mało grali, w następnym meczu będą grać więcej. No i mam nadzieję, że będziemy ciułać te punkty i bezpiecznie się utrzymamy. No, wygraliście chyba dzisiaj doświadczeniem, taką rutyną wyrwaliście to zwycięstwo. No tak, ja już mówiłem wcześniej, że nie chcieliśmy grać u Beniaminka pierwszego meczu, bo to jest ciężki mecz. Wiadomo, że chłopaki awansowali, chcieli udowodnić, że potrafią grać, a potrafią grać. I my tutaj przez cały tydzień, troszkę wcześniej nawet, zwracają uwagę, że trzeba być skoncentrowanym cały mecz. Pierwszą połowę gramy dobrze, 6 bramek przewagi i nagle zaczynamy grać indywidualnie, co jest dziwne. Za szybko chyba chłopacy uwierzyli, że można grać indywidualnie i wygrać ten mecz. Na szczęście w drugiej połowie po reprymendzie uspokoiliśmy grę i właśnie to doświadczenie tutaj chłopacy pokazali i wygraliśmy ten mecz. Po wyniku patrząc, no, straciliśmy w sumie 29 bramek, to jest rezultat no, i niedobry i niezły. No, obrona fajnie funkcjonowała do pewnego okresu, gdzie w 18 minucie było chyba 3-3 czy 4-4. Później jakoś troszkę to wszystko siadło, zabrakło na pewno ataku. Atakowaliśmy w poprzek strefy, nie po prostu tak jak się powinno, prostopadle, tak, zawodnik między dwóch. To wynikło z tego po prostu. No, fajnie, że doszliśmy w ogóle ten zespół jeszcze w pewnym momencie, no ale później znowu też coś siadło, tak? I no, ciężko powiedzieć, no karny nie wiem, no, co się chciałem wspomnieć. No, ja zacząłem tą batalię, można powiedzieć, tam ktoś tam skończył, chyba 3-4 nie wykorzystanie, szkoda. Ale patrząc po meczu, zawodnicy z Lesza zachowali się, jakby zdobywali Mistrzostwo Świata z nami, ponieważ no, troszkę mi się tyłki zaczęsły, nie? Powiedzmy sobie szczerze, bo może się spodziewali lekkiej przeprawy, może nas szanowali od początku, ale nie spodziewali się na pewno, że taki mocny opór tutaj po prostu jako Beniaminek postawimy. 25-29, 25 cieszy, 29 już nie bardzo. No nie bardzo, no przegraliśmy. Fakt, że to jest bardzo mocny zespół, o czym wszyscy wiedzieli. Podnieśliśmy rękawice, walczyliśmy i wiadomo, będziemy się uczyć. To jest pierwsza liga, inne granie, ale rękawice podnieśliśmy, walczyliśmy. Zabrakło dzisiaj rzeczywiście Zieniewicza, jakby on był, to te żądła byłyby skuteczniejsze. Oj, na pewno by zabrakło Zieniewicza, by było zupełnie inne ustawienie, a tutaj będziemy zawodnika Jasiński grał w sumie cały mecz i w obronie i w ataku, a tak nie powinno być, no ale musimy korzystać z tych lepszych w tym momencie i z tego, co mamy. No jeżeli wróci Jędrek, na pewno ta gra będzie wyglądała troszeczkę lepiej, choć nie mogę odmówić chłopakom walki, walczyli i to jest ważne. Uczymy się pierwszej ligi, to jest pierwszy mecz tych chłopców, dużo jest młodych chłopców i były takie momenty, że doszliśmy i zimnej głowy zabrakło.